Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj niedzielę, 11 sierpnia i postanowiłem odpuścić trochę borowikom. To znaczy, mam dzisiaj zamiar pokazywać Wam różne gatunki grzybów i coś o nich opowiadać. Natomiast borowiki pewnie staną na mojej trasie, ale nie będę się na nich skupiał. Ostatnio było dość monotematycznie, więc myślę, że dzisiaj będzie taki urozmaicony filmik. Dobra, szkoda gadać, nie przedłużam. Zaczynamy! Jestem już w lesie. Zobaczcie, w jakim terenie będę się poruszał. Taki oto las liściasty, słoneczko dopiero co wstaje. A na mojej trasie stanął pierwszy borowik szlachetny. Tak tutaj wygląda. I zaraz go sprawdzimy. Dzisiaj liczę na inne gatunki, tak jak mówiłem na wstępie. I zobaczę, czy uda mi się je znaleźć. Ile tutaj jest lejkowców dętych. Jakie piękne owocniki. No to tutaj przyjdę na sam koniec grzybobrania. No normalnie mam poletko. Ale ile. Zobaczcie. Lejkowiec dęty. Bardzo smaczny grzyb. Stosowany do pierogów. No wszędzie tutaj. Ale się tu obłowię. Jako farsz do pierogów z jajkiem robiony, albo po prostu tak smażony na patelni na maśle. U mnie nigdy do pierogów nie dotrwał. Mam tu borowiczka, a po lejkowce wrócę na koniec. Ale mam tu pole potężne. Gdzie niegdzie jak jest tak gęściej z drzewami, to troszkę jeszcze tak ciemniej. Ale idę. I popatrzcie, kolejny borowiczek. A tutaj jaki piękny. Nie wiem, czy coś z tego będzie, czy już taki, nie, kapciowaty. Szkoda mi go zrywać. Zostań sobie, kolego, rozsiewaj się tutaj. Natomiast tego na pewno sprawdzę. Ale też chyba sito. Zobaczcie, tak to jest z borowikami. Przeżarty na wylot. Tutaj zostawiłem tego dużego, ale zdecydowałem, że będę Wam pokazywał różne grzybki dzisiaj w lesie, bo ostatnio było tak monotematycznie, tylko borowiki. A opuściłem różne gatunki, patrzcie. Rozejrzałem się i jest schowany tutaj. Tak jak mówiłem, pod takimi samosiejkami. Pokaż ty się nam. No, ten fajny świeżynek. Bardzo ładny, ale był tutaj schowany, nieprawdaż? Dołek zasłaniamy, pamiętajcie, żeby grzybnia nie wysychała. I ruszam dalej. I popatrzcie sobie teraz, na mojej trasie pojawiły się również maślaki. I chyba je zabiorę. Ale na sam koniec grzybobrania, żeby teraz mi nie pobrudziły innych grzybów, jak będę zbierał. Maślaki są dosyć lepkie. Nie lubię się bawić z maślakami, ale od czasu do czasu zabieram. Popatrzcie, jakie owocniki. Błyszczą się, fajny kolor. I rosną sobie tutaj na bruście. Uważajcie, bo napotkałem muchomora. Sromotnikowego, inaczej muchomor zielonawy, rośnie tutaj przed nami, jest grzybem śmiertelnie trującym, więc go zostawiamy, nie ruszamy. Chyba te borowiki to naprawdę mnie bardzo kochają, bo chcę się skupiać dzisiaj na innych gatunkach, a one co chwilę mi się pokazują. Widzicie, jaki tu piękny? Ten taki przed chwilą średniaczek spod tej samosiejki był zdrowy. A zobaczcie, jaki ten piękny. Z daleka go dojrzałem, tak podnosił tutaj liście. Bialutki jeszcze spód, tak jak mówiłem wczoraj na filmie. Te pory są białawe za młodu, potem robią się zielone, oliwkowo-zielone. Kapelusz przyrasta, a ten to taki średniaczek. Ktoś chyba myślał, że zobaczył z daleka kurki, podszedł, wyrwał, wykręcił, spojrzał od spodu, coś mu się nie podobało, zobaczył kolce i zostawił na swoim miejscu. A jest to kołczak obłączasty, może nawet odmiana rudawa. Troszkę się spóźniłem, zaraz zobaczycie dlaczego. No może z jednego uda się jeszcze coś uratować, koźlarze. Patrzcie, jakie piękne. No tutaj już nic nie zrobimy, ale z tego... No, gdybym wiedział, jaki jest spód, to też bym go nie ruszał. Bardzo mi przykro. Myślałem, że tak z góry dotknąłem i jest lepszy. W
kształcie serca. Popatrzcie, jakie serduszko zostaje tutaj na swoim miejscu. Sorry, koźlarzu, nie wiedziałem, że jesteś w takiej jakości. Tyle mam na razie grzybków. I żeby nie skłamać, to te borowiczki okazały się tutaj zdrowe. Także zdrowotność jak na razie się tu poprawiła. Ale mam kureczki, kolejny gatunek grzybów, który udaje mi się dzisiaj napotkać. Mam kolejne kureczki tutaj. No, na jajecznicę może się uzbiera. A, jeszcze patrzcie, jak tutaj pochowane, fajne, duże owocniki schowane pod krzakiem. Nikt nie widział. A tu znowu lejkowce. No tych lejkowców to tu jest tysiące. Cieszę się, bo uda mi się nazbierać ich sporo dzisiaj. Kolejny borowik na naszej trasie, ale już starszej daty owocnik. Nie mam zamiaru go również zrywać ani sprawdzać. Po kapeluszu widzę, że taki miękki, więc zostaje na swoim miejscu z nadzieją na swój rozsiew. Kolejna kolonia lejkowców i grzyby czasem tworzą taki czarci krąg. I tu jest właśnie, jak pójdziemy, zobaczcie, ja cię kręcę, co? Tu zakręcają, tu, w tą stronę, a po środku jeszcze, zobaczcie, koźlarz grabowy. No to ile już tych gatunków dzisiaj uzbierałem? Jestem bardzo zadowolony, tak jak chciałem. Zobaczcie, jaka kolonia. I tu kolejny maluszek koźlarka grabowego. Taki urokliwy mnie przywitał. Tak się rozglądam wokół niego. Patrzę. Są. Tutaj. Jest następny. Koszyczek, jakieś kurki, koźlarze, borowiczki. Ale teraz jak zobaczycie tego grzyba, już go pokazywałem w tym roku. Prześliczny. No mam tak idealny owocnik, bo jest młodziutki, niewysuszony, nieobiedzony. Jest to grzyb pod ochroną. Także jak go zobaczymy, nie ruszamy, nie zrywamy. Jest grzybem jadalnym, muszę to mu oddać, ale go nie zrywamy. Zostawcie, zróbcie sobie zdjęcie, nacieszcie oczy, ale go nie zrywajcie. Grzyb ten nazywa się żagiew wielogłowa, a inna potoczna nazwa na tego grzyba to baraniocha. No prześliczny, powiedzcie sami. Niespotykany tak często grzyb. To mój trzeci owocnik spotkany w życiu. A na grzybach jestem dosyć sporo i sporo tych lasów sprawdzam. Także możecie zobaczyć, jak rzadki jest to grzyb. Ale super, aż mi się serce raduje. Mój pierwszy muchomor czerwony w tym roku. Inaczej Amanita muscaria z łaciny. Tak się nazywa. Kolejny koźlarz, koźlarek grabowy, bo teraz to już ta nazwa się zmieniła. One się właśnie tak charakteryzują. Zobaczcie, takie kapelusze brązowe, jamki. Często mają popękany ten kapelusz, jak jest sucho. Od spodu to tak jak koźlarz babka. Na trzonie również koźlarzowo, czyli tak jakby kora brzozy. A kapelusi charakterystyczny właśnie z tymi jameczkami. Ciężko mi teraz jakoś, o, złapać tą ostrość na nim. Teraz zobaczyłem coś z daleka. Widzicie po środku? Jakiś kapelusz przechylony. Obstawiam na 95% starszy owocnik borowika usiatkowanego. Teraz zobaczymy. O, ale pięknie wszedłem w pajęczynę twarzą. Coś niesamowicie miłego. Idę. I przyglądam się tutaj temu grzybkowi. I jak oceniłem? Bardzo dobrze oceniłem. Borowik usiatkowany. Odwracam się i patrzę, a w odległości stoją dwa borowiczki. Jak mówiłem z początku, nie chciałem się na nich skupiać, no ale jak są, no to grzechem by było ich nie pokazać. Tak tu wyglądają. Zobaczcie, jakie śliczne. Zaraz je sprawdzę. Mam nadzieję, że będą zdrowe. Z tego dużego ostały się cząstki kapelusza, także nie był wykręcony na darmo. Przyszedłem za podgrzybkami i na dzień dobry przywitały mnie dwa gatunki. Popatrzcie, tu jest podgrzybek zajączek. Nasz taki prawdziwy, polski, rodowity podgrzybek zajączek. Charakterystyczny taki kapelusik, trochę w kolorze wojskowym, takim kaki. Tak wygląda. Pójdę trochę wyżej. I tu jest drugi podgrzybek, a bardziej już podgrzyb
bo to jest podgrzyb brunatny i widziałem, że zaczęły się pokazywać, ludzie wklejali, dlatego przyszedłem tutaj zobaczyć, czy są. I faktycznie i namierzyłem kolejny gatunek koźlarza na takim torfowisku. Popatrzcie, rośnie tutaj koźlarz babka. Już nie ma takich brust jak grabowy. Oj, troszkę wyjedzony, ale jak już go też zerwałem, no to go sprawdzę, czy uda mi się coś zabrać z niego do domu. Tak jak mówiłem z początku, że lejkowców nazbieram, to już troszkę wziąłem, bo trafiły się naprawdę takie świeże, ale teraz trafiłem kolejny gatunek z borowików. Jest to gorzkoborowik żółtopory. Zobaczcie, jaki ma trzon. I teraz tak, ten trzon w górnej części, on się robi taki żółtawy. I to bym wam pokazał. Natomiast nie chcę tego grzyba niszczyć, tylko po to, żeby wam pokazać kolor tego trzonu. Zobaczcie sobie na kapelusz. Niektórzy go mylą z borowikiem, krwistoborowikiem szatańskim, ale krwistoborowik szatański to nie jest. Choć kolor kapelusza, nie powiem, podobny. Zostaję sobie na miejscu i sobie zobaczcie, gorzkoborowik żółtopory. Zjedzony może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Oj, będzie dzisiaj wiało, bo coraz mocniejszy wiatr trochę pokropiło. Tutaj mamy kolejny gatunek grzyba, jest to płachetka zwyczajna, inaczej kołpak, niemka, jadłem marynowane, fajnie smakują. Tak wygląda, wiem, że ludzie nie zbierają, boją się jej, ale ci, co się znają, wiedzą, że to bardzo dobry grzyb. Kolejny gatunek grzyba, jakże zupełnie inny kształt. W tym roku już go pokazywałem, pewnie wiecie, ale ci, co oglądają mój kanał od niedawna, to zobaczcie sobie, sromotnik smrodliwy, kiedyś sromotnik bezwstydny, wyrasta z jajka i ten grzyb w fazie tego jajka jest jadalny. Natomiast teraz już nie. U góry jest warstwa zarodnikonośna, siadają na niej muchy, zlizują, a potem w ich odchodach ten się grzyb tak rozsiewa. Pachnie padliną i to strasznie. Tu taka mała kolonia łuszczaka łuskwiaka zmiennego. Grzyb troszkę podobny po prostu ze sposobu wyrastania do naszej opieńki. Tworzy też kolonie właśnie na takich drewnach, pniakach. Zobaczcie, jak wygląda. Jest możliwość pomyłki z hełmówką obrzeżoną i tamten grzyb niestety jest śmiertelnie trujący, więc dla niewprawionych grzybiarzy lepiej zostawić go w spokoju. Dzisiaj naprawdę sporo widziałem gołąbków i zastanawiałem się, czy wam je pokazywać i mówić. Ja z gołąbkami to tak troszkę na bakier. Potrafię rozpoznać na pewno gołąbka zielonawego i to jest gołąbek zielonawy. Tutaj ma charakterystyczne takie popękania, wybarwienia. No, na bank to gołąbek zielonawy, a z innymi gołąbkami to najlepiej mikroskop i wtedy można ocenić, jaki to jest gołąbek od wielkości zarodników i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj podróżuję w lasach niedaleko Sierakowic. Zobaczcie, jak wygląda mój koszyczek. Trochę lejkowców, pieprzników, koźlarzy i borowików. Różnorodność jest. Kończę to dzisiejsze grzybobranie takim zdaniem, że o takim grzybobraniu właśnie marzyłem. Bez jakiejś spiny, na wolnego, z szukaniem różnych gatunków grzybów, z pokazywaniem, z opowiadaniem i dzieleniem się pięknem tych grzybów z wami. Jestem totalnie wyluzowany i naładowany pozytywną energią, a dzisiaj przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu niewidzialnemu towarzyszowi tej leśnej wyprawy, a była ze mną dzisiaj moja żona, która właśnie trzyma telefon. Dziękuję ci serdecznie, kochanie, za mile spędzony czas i mam nadzieję, że tych grzybobrań z tobą będzie więcej. Ja się z wami, widzowie, żegnam. Dziękuję wam za wszystkie lajki, komentarze i waszą obecność. Mam nadzieję, że taki format filmu, który zrobiłem dzisiaj, się wam bardzo podobał. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!